Psy zdecydowały się na dość odważny krok. Wyszły z krzaków i zaczęły zaczepiać przypadkowe osoby, które mogły nawet powiadomić odpowiednie służby. Miały w tym jednak swój ukryty cel i za wszelką cenę próbowały przekazać komuś bardzo ważną wiadomość. Postanowiły połączyć siły i wspólnie wyskakiwać z krzaków na niespodziewających się niczego przechodniów. Nie były wcale takie małe, dlatego mogły wywoływać strach. Chciały jednak tylko zwrócić uwagę na dramat, jaki rozgrywał się kilka metrów dalej, w gęstych krzakach. Psy nie były agresywne, chciały zwrócić uwagę na to, co dzieje się niedaleko to, że czworonogi odznaczają się inteligencją porównywalną ze słoniami czy delfinami, wiadomo nie od dziś. Mają też niesamowitą intuicję i wiedzą, co to ciąg przyczynowo-skutkowy. W tym przypadku mądrość psów i ich jasna komunikacja spowodowały, że obyło się bez większej tragedii. Dwa duże zwierzaki zaczepiały przechodniów, ponieważ niedaleko rozgrywała się ich osobista, psia tragedia. Za wszelką cenę próbowały zakomunikować, że potrzebują pomocy nie dla siebie, ale dla trzeciego towarzysza. Duży biały pies wraz z drugim, przypominającym pitbula, kręciły się pod nogami ludzi, próbując na swój sposób przekazać, że należy udać się w krzaki. Jeden z psów tonął. Dwa psy nie miały siły, by pomóc przyjacielowi. Psy przebywały na terenie starego obiektu, który przypomina akwapark. Na nagraniu widać pomniejsze baseny i kręcone zjeżdżalnie. Po ulewnych deszczach w wielu miejscach akwaparku zebrała się woda. Podczas zabawy trójki psów jeden z nich wpadł do basenu i nie mógł się uwolnić. Pozostałe dwa próbowały wyciągnąć swojego towarzysza, ale bez pomocy człowieka nie dałyby rady. Pomógł im dopiero pewien mężczyzna. Trzeci pies ledwo unosił się na wodzie i opadał z sił. Kiedy przypadkowy przechodzień wyciągnął ofiarę, radości nie było końca. Psy machały ogonami, obwąchiwały się i cieszyły, że są znów razem. W chwili niedoli do samego końca nie opuściły swojego przyjaciela. To niesamowite, jak silna potrafi więź między zwierzętami. Film trafił do sieci i liczy sobie prawie 2 miliony odsłon. Nie wiem, czy kiedykolwiek widziałem lepszy pokaz przyjaźni niż to, co właśnie zobaczyłem między tymi trzema psami, napisał widz pod filmem. Czy potraficie sobie wyobrazić, jak się czuły te biedne psy? Obserwujesz, jak twój przyjaciel tonie, ale nie możesz go uratować? Świetnie, że przybyłeś w porę i je ocaliłeś, nie mógł nadziwić się inny mężczyzna. Źródło: